Hej, czy dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pionierz z Woli w Town. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj mamy ósmy dzionek, troszeczkę zaspaliśmy jakąś godzinkę mniej więcej, bo no cóż, w ostatnim odcinku siedzieliśmy do dosyć późnej godziny. I moi drodzy, dzisiaj plan jest następujący. Standardowo, jak zawsze, obejdziemy tutaj wszystko, porobimy wszystko i teraz tak. Najpierw chcę wejść do Stonebreaker Valley i ogarniemy ogólnie, generalnie tutaj kwestię związaną z naszymi zwierzakami i wszystkim innym. I dzisiaj, słuchajcie, chciałbym spędzić ten dzień w kopalni. Więc nie będziemy za bardzo nic wsadzać nowego do przerabiania. Ogarniemy zwierzęta, ogarniemy ewentualnie tutaj kwestię związaną z naszymi tymi... No, jak one się nazywają? sadzoneczkami i tym wszystkim. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. I cały dzień spędzimy po prostu w kopalni, żeby poschodzić na te poziomy, żeby zdobyć jak najwięcej orykalkum, bo czas nas trochę goni i bardzo bym chciał po prostu to zadanie zrobić. Więc to jest jakby plan w dniu dzisiejszym. Ja tutaj troszeczkę oczyszczę, niezbyt dużo, ale dobra. Lecimy. I teraz zastanawiam się, czy w ogóle do sprite'ów pójdziemy, ale ja nie porozmawiam chyba dzisiaj ze wszystkimi sprite'ami, bo chociaż one nam zaczynają dawać bardzo dużo rzeczy. To mnie trochę boli, bo mamy bardzo mało miejsca, ale może źle nie będzie. Złote melony. Mamy już złote melony, także tutaj nie będziemy za bardzo nic potrzebować. Jedzonko może jakieś do kopalni dostanę, chyba nic nie dostałem takiego. Oczywiście surowce i oczywiście trawa. Także dobra, teraz tak, wracamy na farmę, bo nic więcej tutaj dzisiaj nie zdziałamy. Jeżeli dobrze wiem, to drzewa jeszcze na pewno nie wyrosły, to na bank, więc tutaj nie będziemy się jakoś wybitnie wysilać w tym temacie. Natomiast dobra, na pewno tutaj część rzeczy sprzedaję, łącznie z tym mlekiem starszym, z tymi kwiatami, z sadzonkami. Właściwie ten węd... No to też sprzedajmy, dobra. Resztę rzeczy i tak będziemy musieli tutaj porozkładać na inne, więc tutaj wsadzamy oregano, wsadzamy oczywiście bambuszoty i to jest w sumie wszystko. Tutaj jeszcze wsadzimy sobie trawę. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to tak, tutaj mamy deserki, także... A, to jest jakaś zupa z okry. Ale dobra, zupy to były chyba tutaj łącznie z głównymi daniami i omlety widzę, że też. Ale zrobimy to tak. Weźmiemy grillowaną rybę. Weźmiemy, moi drodzy, shellfish zupy. Weźmiemy też desery. Tylko dobrze by było, gdybym wziął te desery, które mają najwięcej... O, właśnie tak. Czyli weźmiemy sobie ten i myślę, że weźmiemy sobie jeszcze z deserów może baked apples. Myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra. Jest dobrze, jest 8:15, ale mówię, no dzisiaj cały ten dzień chcę poświęcić na kopalnię, więc taki jest plan. Widzę, że brakuje nam jednego w sumie orykalku, żeby wrzucić do tego lepszego przerabiacza. Drewna i tutaj nic nie będę ruszać, sprawdzimy sobie jeszcze, czy coś nam wyrosło. Oczywiście, że nam wyrosło, wyrosły nam cebule, wyrosły nam ziemniaki. Papryka czerwona już nam również wyrosła, także elegancko, możemy ją sobie wrzucić tutaj do przerabiania na nasiona. Oczywiście pamiętajcie, że ja skrzaniłem i tutaj część tych papryk jest zupełnie inaczej zasadzona niż powinna. Wyrosły również melony i widzę nawet, że mamy kilka tych lepszych melonów, więc bardzo mnie to cieszy. Wyrosły nam również tutaj bakłażany. Bakłażanów chyba mamy spore zapasy, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, ale melony wrzućmy tutaj. Tu jest zielona papryka, tu są dynie. I wyrosły nam jakieś? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek z tymi dyniami mamy, widzę, największy problem, niestety. Dobra, pineapple wrzucamy tutaj, wszystkie niech się przerabiają. Dynie mamy wszystko, więc myślę, że pod koniec dnia jeszcze raczej na pewno tutaj przyjdziemy i co nieco po prostu w tym temacie ogarniemy sobie. Tylko tak, właśnie, tu mamy jeszcze melony, ziemniaki też nam jakieś tam wyrosły z tego, co widziałem, no i reszta tak na dobrą sprawę jest nie do zasadzenia, bo po prostu nie mamy nasiona. Dobra, melony były tu. Cyk. Dobra, i na chwilę obecną to jest wszystko, co możemy tutaj zrobić.
Więc to zostawiamy i lecimy w stronę kopalni. Watermelony widzę, że na pewno jeszcze nie. Kukurydza też nie. Tutaj drzewa nam ładnie rosną, więc jak już wspominałem wcześniej, bardzo mocno na to liczę, żeby nam się tutaj jednak już co nieco ogarnęło, jeżeli o to chodzi. Bluebirda dalej nie ma. Więc ja nie wiem, czy wiecie co. Dobra, może nie będziemy tego dzisiaj robić. Dzisiaj idziemy do tej kopalni. Kwiatki nam wyrosły, widzę, w dużych ilościach. I na razie chyba nic tutaj więcej nie zasiejemy, więc zostawmy je. Tutaj Matsutake, jeżeli dobrze pamiętam, nam się ładnie ogarnęły, więc tutaj też trzeba wszystko zebrać. I sadzimy oczywiście Matsutake. Nie sadzimy już pieczarek. Także cyk, Matsutake do roboty. Dobra, i to możemy sobie tutaj na spokojnie na razie zostawić. Miodek jeszcze musimy, widzę. O! Niedźwiedź chodzi po tym. Ciekawe, ciekawe, interesujące. Dobra, ale wrzucamy miód i wiecie co, tak się zastanawiam, czy kurczę, może jednak... nie wiem, czy nie będę, nie wiem, czy jeszcze może czterech nie dorobimy tych do miodu. Bo to jakoś mam takie wrażenie, że jakoś nam strasznie wybitnie wolno leci. Dobra, brokuły jeszcze nie są tutaj do jakiegokolwiek zbioru. Watermelony nam rosną, tutaj kwiatki nam również rosną, więc jest elegancko, także zabieramy się ze zwierzaki dzisiaj. O, dzisiaj widzę, wszystkie jakiejś atencji potrzebują, ale fajnie, że mamy już te dziewiątki i tak dalej. Co prawda tu widzę, że jeszcze jakaś szóstka nam się zawija, nawet więcej. Ale w większości sytuacji już są po prostu te lepsze, także myślę, że tutaj dużego problemu z tym nie będzie. No i też wiecie co, staram się nie doprowadzić do sytuacji, w której stracimy zbyt dużo energii, bo jak wiecie, musimy zejść na poziomy 40+. Co jest ważne i istotne dla Orykalku i liczę na to, tak delikatnie, niezbyt dużo, ale delikatnie, liczę na to, że dzisiaj będziemy mieli trochę szczęścia i uda nam się nieco więcej Orykalku zdobyć, żeby już mieć te 20 sztabek, chociaż ja domyślam się, że to jest mało osiągalne. Ale no, trzeba się śpieszyć z tym. Bo chciałbym, nie będę ukrywać, do połowy lata zrobić to jedno zadanie. Potem i tak będziemy potrzebować jeszcze orykalką, bo będziemy potrzebować na lepszą wędkę, która będzie też potrzebna do zadania. Ja nie sprawdziłem oczywiście, jak to zawsze ja, co ja potrzebuję do kolejnych zadań, ale to postaram się jak najbardziej sprawdzić, no bo mówię, to są te zadania jakby endgame'owe. Ja nie wiem i nie pamiętam, czy te zadania były dostępne tak po prostu, od razu, jeżeli chodzi o grę. Czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś DLC, że mamy, bo jak wiecie, ja nie mam co prawda gry kupionej, ale mam ją w tym PlayStation Plus, tak? Tam gdzieś są te takie plusowate rzeczy. Dobra, złote... wróć. Złote zostawimy, chociaż właściwie... Właściwie czekajcie, zostawimy wszystko... I zrobimy tutaj mini porządek, bo tak, dziesiątki, dziewiątki, ósemki, dziesiątki, ósemki i siódemki już mi są do szczęścia niepotrzebne, więc w takiej formie też to zrobimy i tutaj robimy tak, dziewiątkę, ósemkę i właściwie cała reszta jest jakby nie patrzeć do przerabiań, do przerobienia, bo mówię, nie będę potrzebować już większych ilości tutaj tego. W sensie tych gorszych. Także zbierzmy to, co się tu przerobiło. Posortujmy jeszcze tutaj wełnę. I tak się zastanawiam, która jeszcze byłaby nam potrzebna. Może wiecie, czekać Grace Rabbit. To myślę, że może... Dobra, przerzućmy sobie tutaj z królików, bo królików widzę, że jeszcze nie zrobiliśmy tych. Wiem na pewno, że jest jeszcze chyba różowa wełna, tak? Bo to jest jeden z tych lepszych. I teraz tak, dobra, to jajka mamy wszystkie, trójka i piątka, w takiej kolejności będziemy musieli to wyciągnąć i akurat będziemy mieli możliwość zapełnienia wszystkiego. Jeszcze szybko skoczymy sobie to wszystko sprzedać i lecimy do kopalni. Jeżeli czasu wystarczy, jeżeli się ze wszystkim dobrze wyrobimy, to słuchajcie, jeszcze sobie skoczymy do tego, tam na te nasze normalne mapy i zobaczymy, czy tam może jakieś owoce nie wyrosły. Chociaż tutaj w ogóle wydaje mi się, że ja powinienem chyba zrobić też porządek dla tego naszego... O, no tak, tu nie możemy ruszać.
Chociaż zastanawiam się, wiecie co, jeszcze może nad jednym jedzeniem. Ale to weźmiemy ze zwykłych. Tutaj były zwykłe. Weźmiemy, wiecie co, jeszcze może to sashimi. Myślę, że jedno wystarczy, albo dobra, weźmy wszystkie. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Więc tak, standardowo zaczniemy od zjedzenia zupy, jeżeli pójdziemy do kopalni, bo to jest ta rzecz, która jest dla mnie niezbędna. Także myślę, że damy radę. I słuchajcie, dopiero 12. Co prawda, pamiętajcie, że my musimy schodzić na poziomy 40+, czyli to jest 42 i co 2 aż do 50 powinno na tych poziomach być jakieś orikalkum, więc liczmy na to, że się uda. Naprawdę, liczmy na to, że się uda. Tylko pamiętajmy o jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy. W momencie, w którym jesteśmy na tych danych poziomach, które chcemy ogarnąć, pamiętajmy, żeby nie zrobić tego, co ja schrzaniłem ostatnio, czyli stać zbyt blisko kamieni, bo nas po prostu wyrzucą, jeżeli będzie niepowodzenie. No dobra, tu jest zwykła ta. Kurczę, rozwalać pojedyncze te kamienie to też trochę lipa, ale ja widzę, że one też nie są jakoś wybitnie koło siebie, kurczę. Dobra, tu jest zejście, to może najpierw poszukajmy zejścia, czy jakiekolwiek jest. Ewentualnie tak bliziutko jakieś coś po... No, zobaczcie, to mi zdecydowanie więcej energii zabiera, chociaż i mamy tą shellfish zup, więc w sumie nie jest też aż tak wybitnie źle. O! Dobra, wpadliśmy do dziury, spadliśmy... Czy ja mam wrażenie, że spadliśmy tylko jeden poziom? Wydaje mi się, że byliśmy na czwartym. Kocham moje szczęście. Kocham moje szczęście w tych wszystkich grach. Dobra, poczekajcie, musimy zrobić tutaj mały myk, jeżeli chodzi o jedzenie. Zjemy sobie deser. A właściwie może nawet dwa desery. Pamiętajcie, że mamy cały czas shellfish zup, czyli tutaj zmniejszone pozyski, w sensie mniej energii zużywamy na pracę w kopalni. Jest druga. O, dobra, tu mamy zejście od razu, to zejdźmy. Aczkolwiek nie ukrywam, że nie pogardziłbym dziurą. Dobra, są schody. No jak są schody, no to schodzimy schodami. O, tym też nie pogardzę, dlatego że tutaj pamiętajcie, że mamy szansę na zdobycie diamentów i innych klejnotów, właściwie diamentów głównie, ale warto, bo domyślam się i wydaje mi się, że my chyba diamenty też będziemy do jakiegoś tam zadania potrzebować, prędzej czy później, więc lepiej, wiecie, na... lepiej pamiętać o tym i w razie czego... mieć, chociaż wydaje mi się, że klejnotów to my mamy całkiem sporo. Ja nie wiem też, czy klejnoty jako takie mogę kupić, więc to też takie, wiecie, pod znakiem zapytania. Dobra, rozwalę to ostatnie, ale widzę, że tutaj zejścia za bardzo nie mamy i jesteśmy, moi drodzy, na poziomie 10, więc jeszcze 30 poziomów przed nami. O, ile? 11 jesteśmy i spadniemy na 14. Bardzo słabo dzisiaj to działa, szczerze mówiąc, bardzo słabo. Bardzo słabo. Dobra, w ogóle shellfish zup nam się skończył, ale to może jeszcze nie teraz będziemy tutaj kombinować. Chociaż właściwie można by ją zjeść. W sumie i tak, w razie czego, to my sobie i może zjedzmy jeszcze deser. Ja wiem, że ja zjadam gigantyczne ilości tego żarcia. Teoretycznie nie powinienem, bo jesteśmy dosyć nisko. Ale wiecie, może... może jakimś magicznym sposobem aż tak źle nie będzie. Mamy w razie czego lepszą rybę i chyba mamy jeszcze jakieś jedzenie, jeżeli dobrze... Aha, czyli mamy już w sumie tylko te lepsze jedzenia. To wiecie co, zjemy to sashimi i będziemy mieli akurat pełne życie, bo i tak będziemy musieli zaczekać jakiś czas, żeby nam się tutaj po prostu cofnął ten... wskaźnik głodu, więc lepiej zjeść to jak najszybciej, żeby w razie czego potem po prostu nie było. O! 18 na 23. To jest progres. To jest progres. Spadliśmy trochę więcej poziomów. Może
że będzie kolejne. No nie, jest zwykłe zejście, ale to oczywiście korzystamy. Tylko mówię, musimy pamiętać przy poziomach 35 może poziom, żeby już pamiętać, żeby tutaj za bardzo nie używać tych skrótów. Chociaż pamiętajcie, że przy pewnym poziomie już nam wejdą te lepsze niestety krety. A one są bardzo uciążliwe. Bo nie dość, że się bardzo szybko respią, to jeszcze mają bardzo duży radius ataku. Więc to już w ogóle będzie komedia. Na pewno w moim wykonaniu. Zejście, nope. Tutaj pewnie też nie. Ale tutaj mamy, o, jeszcze mamy to. Dobra, jest 4:30. Jesteśmy, powiedzmy, że w połowie, więc tragedii nie ma. Dobra, jest od razu zejście, to od razu schodzimy. 26. No można powiedzieć, że jesteśmy teoretycznie w połowie. Dam radę te wszystkie kamienie, dam radę. I nie ma żury. Więc idziemy dalej. Tutaj jest, widzę, od razu zejście, ale jeszcze nie pogardzę tymi. Plus jeszcze sobie weźmiemy tutaj klejnot. Jestem bardzo ciekaw, ile wiecie, co uda nam się diamentów wykopać, ale coś czuję, że chyba niezbyt dużo dzisiaj. O, tu nam ładnie pójdzie i nie ma dziury, więc idziemy dalej. Gdyby to jeszcze trafianie tutaj było prostsze, to by było super. Dobra, tu zejścia nie ma, więc domyślam się, że zejście pewnie będzie w jakiś sposób... No właśnie. Dobra, 30 poziom. 12 poziomów, moi drodzy, do, że tak powiem, finiszu. Więc mówię, później już musimy naprawdę bardzo uważać, żebyśmy po prostu nie zrobili tego, co ja zrobiłem ostatnio. Czyli byliśmy już na tym konkretnym, fajnym poziomie dla nas. Oczywiście musiałem wejść w dziurę i się zdupiło, nie? Trochę mnie niepokoi to jedzenie, że nam tak... Jeszcze jesteśmy dalej, powiedzmy, o nie, już się zaczyna. I już się zaczyna cyrk. O! Zejdziemy, 32, zobaczymy, ile spadniemy. Żart? To był żart? Jeden poziom? No, come on! Po jednym poziomie spadamy, co jest? Dobra, ale tu jest przynajmniej plus taki, że widzę, że mamy dosyć często te drabinki. Jesteśmy na 35. Tutaj myślę, że chyba lepiej będzie już przechodzić drabinkami. Tylko, że niestety te dziadoki będą mnie tu mocno bić. Dobra, 35, no to słuchajcie, trzeba drabinkami, bo to jest 36, 37. Oj, dziabną mnie. A nie, nie pykło im coś. Ten mnie dziabnie. Dobra, jemy naszą najlepszą możliwą rybę, bo da nam najwięcej. Teraz jak najszybciej musimy rozwalić. Dobra. Mówię, teraz tylko naprawdę nie dać się władować w dziurę. Więc to trzeba naprawdę tutaj już delikatnie... sprawdzać, więc ja nawet, wiecie co, nie będę już sprawdzać tych kamieni przy ścianach, tylko po prostu po środku, tak jak powinny być. 40, elegancko. Mamy 7 godzinę, to nie jest zły wynik, ale jak widzicie, niestety będąc w kopalni, bardzo mocno nam tutaj to wszystko spada. Dobra, 41, czyli to już jest poziom, w którym tutaj już tylko i wyłącznie będziemy szukać tych przejść, nie będziemy szukać dziur, więc nie niszczymy nic, co jest przy ścianie. O, jest. Dobra, schodzimy i tu powinno być pierwsze orykalkum. Pod warunkiem, że mi się poszczęści. Ale widzę też, że mamy od razu zejście w dół. Ojej, jak one tłuką. Tu chyba widziałem. Czy mi się wydawało tylko? Wydawało mi się tylko, więc na tym poziomie niestety nic nam nie wypadło. Teraz szukamy 44. O,
i tu będzie, mówię, tu jest bardzo duży. Kurde, stoję za blisko. Trochę za blisko kamieni stoimy. Żeby nas dziura nie wciągnęła. Chyba, że tu będzie zejście. Jest zejście. Dobra, 44. Czyli to jest ten, na którym jest szansa na orykalkum. I mamy orykalkum, elegancko. Ała. Ała. Dobra, zerknijmy jeszcze tutaj. Nie ma, ale tam widziałem zejście na drugą, na kolejny poziom. Więc możemy sobie zejść. O, plus jeszcze widzę, że mamy tutaj. Sami widzicie, że ten wypad do kopalni to jest naprawdę bardzo czasochłonne zajęcie. I to też nie zawsze jest tak, że wiecie, ładnie na wszystko trafimy i jest wszystko bezproblemowo, nie? Więc to jest chyba największy minus tych kopalni. Ja bardzo żałuję, że tutaj nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, jakaś... jakby to powiedzieć, jakaś winda na te poszczególne poziomy, ale z drugiej strony byłoby to teoretycznie trochę zbyt łatwe, jeżeli chodzi o zbieranie orykalkum, tak? Więc no to też swoje oberwę. Więc to też swoje robi. Czy tu będzie zejście takie dla nas standardowe, czy muszę... O kurde, muszę znaleźć. Dobra, ale jest i to będzie 47. Więc od razu szukamy zejścia na kolejny, 48. Mam nadzieję, że jakieś będzie od razu. I nie będziemy musieli szukać. Oberwę. O, o dziwo, nie. Tutaj nie ma, a tu? Dobra, jest, 48. I potem zostaje już nam tylko 50, czyli ten ostatni poziom, na którym tam jest gwarancja 100%, że orykalkum będzie. A tymczasem, tak myślałem... że jak pech to pech, ale widzę, że mamy zejście, także wiemy gdzie. No i dzisiaj to my więcej nic nie zrobimy na naszej farmie. Zdecydowanie nie. No peszek dzisiaj, duży peszek, nie ma więcej orykalkum. Ile my w ogóle go mamy? 8 sztuk. No mamy na te 3 sztabki, które tam będą dla nas potrzebne, ale to nie będzie aż tyle. Więc tutaj mamy 49. Już nawet nie będę zbierać tych kryształów, bo tutaj to już kwestia tylko zejścia. Już mamy też 10 godzinę, więc wiecie, też nie chcę przedłużać, żebyśmy po prostu w następnym dniu, powiedzmy, że się wyspali o jakiejś normalnej porze wstali, ale i tak wstaniemy pewnie o 7-8. Dobra, 50 i tutaj na pewno jest gwarancja jednego orykalkum. No niestety, no nie wyszło jakoś wybitnie dobrze. Miałem taką cichą nadzieję, że może nam się jakoś ładniej tutaj uda ogarnąć, ale niestety dzisiaj pech był chyba na 3 poziomach, nie było w ogóle, więc no jest jak jest, nic na to nie poradzimy. Dobra, ale wiecie co, biorąc pod uwagę, że i tak będzie 11, jak wrócimy do domu, ja szybko podejdę i wstawię to orykalkum. Zobaczymy, ile tam się nam uda zdobyć, bo zdobyliśmy, moi drodzy, 11, więc to jest na pewno 3 sztabki. Nie pamiętam, ile mam w ekwipunku, w sensie tam w skrzyneczce, więc zaraz sobie to zobaczę. Wait. Właśnie. Ja miałem, zapomniałem zupełnie, że jeszcze muszę posadzić rzeczy, które wyrosły. Łącznie z dynią. Ale to było chyba wszystko, tak? Bo melony nam się tutaj nie zrobią, ziemniaki posadziliśmy. Cebulę jeszcze możemy posadzić. Dobra, no sporo nam czasu dzisiaj zeszło, zdecydowanie sporo. Dobra, ale wszystkie rzeczy, które tak na dobrą sprawę tutaj powiedzmy mamy, są do zostawienia w tym miejscu. Nabiliśmy sobie dosyć też sporo innych rzeczy. Mamy 20, więc będziemy w stanie zrobić 6 sztabek. Czy to nam wystarczy do następnego odcinka, żeby tutaj zrobić, bo tutaj nam wyjdzie ich 6. Nawet nie wiem, ile w sumie mamy tutaj. 10, więc niestety nie wystarczy. Dobra, ale ja wsadzam też wszystkie klejnoty. Niech one nam się zrobią ładnie, bo mówię, mam wrażenie, że one będą potrzebne tam do jakiegoś zadania. Więc to zostawiamy tutaj, to zostawiamy tutaj i wracamy do domu spać. Także co? Myślę, że prędko do kopalni się nie wybierzemy, bo mówię, to jest naprawdę, sami widzicie, praktycznie cały odcinek nam zajęło. Więc no jest jak jest. Także cóż, moi drodzy, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Słyszymy się oczywiście w kolejnym, natomiast zobaczymy sobie jeszcze, czy tutaj cokolwiek uda nam się
wykluć, bądź coś nam się urodzi. Także zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Zarobiliśmy dzisiaj niedużo, no ale tak to bywa. I teraz co? Słuchajcie, kluje nam się kurczak, więc możecie, pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy, wasza nazwa będzie, bo to są już te kurczaki, które na pewno ze mną zostaną. Więc pamiętajcie o komentarzu, jeszcze tylko przeklikamy szybciej, zobaczymy, czy tutaj nam się coś więcej nie wykluje. Robię to jako w taki sposób, ale niech będzie. I jeden, czyli kurczak na was czeka. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.